Ja przepraszam bardzo, ale tutaj mamy ważne pytanie, bo pani zaraz właśnie ucieknie autobus. Ostatni, odnośnie transportu. Janina Kalibala, chciałam rzeczywiście bardzo, bardzo krótko odnośnie transportu. Pierwsze krótkie pytanie do wszystkich państwa. Dlaczego ciągle podpisujecie umowę z przewoźnikiem Blues Brothers, który... Blues Brothers? Tak, przepraszam. Który jeździ sobie, a warunki są fatalne. To po pierwsze. Następna sprawa. Dlaczego 21, skoro to jest węzeł przesiadkowy, nie można się przesiąść z 21 i wyjechać sobie? To jest następna sprawa. Co jeszcze? Jeszcze pytanie do odpowiedzi. Tak, no i co jeszcze chciałam powiedzieć? No to chyba właściwie, bo już wiele rzeczy zostało już powiedziane. Natomiast ja mam jeszcze jedno bardzo istotne pytanie a propos tych układów, sitwy i tak dalej, które rzeczywiście trwają od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Pytanie do wszystkich, tak albo nie, od pana począwszy. Czy należy tych ludzi rozliczyć? I to bardzo ostro. Pytanie tak czy nie? Proszę wpływowi, pani starosto, teraz ja mówię, wpływowi ludzie kiedyś zadawali mi to samo pytanie, nie mieli żadnej litości dla mnie, zniszczyli totalnie moje życie. Jestem nie pana też rówieśniczką. Nie też niszczyli. Pana rówieśniczką. Pytanie, tak czy nie? Jeżeli stwierdzę nieprawidłowości, tak. Tak, pani. Bo jest jeszcze prawo. To jest oczywiste. Tak, panie burmistrzu. Jeszcze, jeszcze. Prawa, prawa. I to oczywiście zaczyna się oczywiście od całego tego systemu komunistycznego, bo on działa nadal, proszę państwa. Dziękuję. A odnośnie jeszcze rozliczenia, chciałabym przypomnieć, że komisja wykazała nieprawidłowości w Domu Narodowym i konsekwencji nikt nie wyciągnął. Dlatego dziękuję bardzo za to pytanie. Właśnie jeszcze teraz odpowiedzmy na pytanie, dlaczego 21 nie można na dworcu przesiadkowym się przesiąść dalej? Trzeba z powołami chodzić. To raczej jest pytanie do pana prezesa ZGK, który ustala jakby swoimi ekspertami możliwości przyjazdu. Myślę, że to taki wniosek jak najbardziej. Po to jest węzeł przesiadkowy, że można było się z czegoś do czegoś wziąć i przesiąść, tak? To no jest osobiście pan Gajser. Nie. Nie, 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 nie. Dyrektor MZK. To jest kierownik z transportu. Od pan poprzez. Więc myślę, jak najbardziej tutaj już były wnioski ostatnio też na sesji o przyjrzenie się możliwości zmiany i rozkładu i tras poszczególnych linii. Ja się odniosę do tego drugiego, bo do linii 21 nie mogę się odnieść, do Bus Bradera mogę bardzo żywo i emocjonalnie, dlatego że jeżdżę bardzo często, ale jest to kompetencja powiatu. Odniosę się tylko do tych przez panią tutaj przywołanych duchów przeszłości w ten sposób, że nie, ma trochę duchy takie, które nas straszą. W tym sensie, że właściwie potwierdza pani bardzo istotną diagnozę, którą postawił profesor Rafał Matyja w ostatniej swojej książce dotyczącej wyobraźni politycznej. Tak istotnie instytucje ciągle reprodukują kształt i sposób funkcjonowania instytucji sprzed 40-50 lat. W tym sensie mamy bardzo dużo do zrobienia. Pani nie wyjdzie, to pozwolę sobie skorygować pewną jeszcze informację, żeby pani miała. Bus Brothers to jest problem województwa śląskiego, bo tutaj przewoźnicy międzypowiatowi, a Bus Brothers należy do takich przewoźników, na to jest transport pod kompetencje województwa, tak, marszałka województwa śląskiego. Samorząd nie ma nic do tego? Samorząd wojewódzki. Samorząd wojewódzki. Ale Cieszyński nic. Nie, to znaczy formalnie nie. Natomiast nieformalnie wiem, że i powiat cieszyński, kiedy mieliśmy jeszcze okazję z panem starostą być w tej samej radzie, to mieszkańcy interweniowali i wiem, że powiat podejmował takie interwencje, miasto podejmowało, inspekcje transportu dokonywały kontroli. Natomiast państwo macie rację, że w wielu obszarach życia społecznego mamy do czynienia ze swego rodzaju zmowami. Natomiast chciałbym, żebyśmy mówili o konkretnych przypadkach, żebyśmy nie krzywdzili ludzi. Szanowni Państwo, to jest zmowa, to nie jest krzywdzenie. To znaczy, bo nam się czasami fajnie krytykuje tych, których nie ma. Natomiast gdybyśmy tą debatę prowadzili o służbie zdrowia, to nie życzę, żeby tutaj siedzieli lekarze.
Gdybyśmy tę debatę prowadzili o oświacie, to nie życzę, żeby tu siedzieli nauczyciele. Szanowni Państwo... Ja się z tym nie zgadzam. Dobrze, to jeszcze tylko jedno słówko. Ja spotykam się co tydzień z ludźmi, no w tej chwili jestem około, to jest chyba 170 rozmowa w tej chwili w ciągu tego roku. I nie. Szanowna Pani, proszę zobaczyć do kartotek około 170-180 osób rocznie na spotkaniach. I my te indywidualne wszystkie sprawy analizujemy, angażuje się w to cały sztab osób i jeżeli ktoś przychodzi, i miałem taki jeden przypadek, pozwolę sobie go tu wypowiedzieć głośno, przyszła mieszkanka i mówi: Panie Burmistrzu, ja wiem, że na tym mieszkaniu socjalnym mieszka Pani, która związana jest z urzędem, a drugie mieszkanie socjalne wynajmuje komuś innemu. Konkretna sprawa, konkretna interwencja, sprawa została wyczyszczona. Natomiast wszystkich nas proszę, nie obrażajmy ludzi, którzy oceniani są przez różnego rodzaju komisje i Szanowni Państwo, możecie mi wierzyć, ale nie. Kiedy przyjeżdżają do Cieszyna kontrolerzy z zewnątrz, mówią najczęściej, że tu się dobrze przeprowadza kontrolę w takim znaczeniu, że papiery i nie tylko papiery są. Szanowni Państwo, a czy wy się Państwo możecie z tego śmiać, ale jeżeli Pani Anna zostanie burmistrzem, będzie podpisywać dziennie od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu różnego rodzaju dokumentów. I to nie jest problem naszego miasta. Posłużę się jeszcze jednym przykładem. Ktoś kiedyś mi opowiadał o tym, jak wybudowano schronisko na Stożku. Rozliczenie było na jednej kartce. To dzisiaj jest niewyobrażalne i ci, którzy w tym siedzą, muszą potwierdzić to, że tak jest. Ja też wolałbym, żeby było prościej, ale potem są inne rzeczy. Szanowni Państwo, przepraszam, bo nie chcę tutaj zdominować. Jeżeli chodzi o te przesiadki, jeszcze tylko krótki komentarz. Będzie taka możliwość w momencie wprowadzenia biletów czasowych, czy ten system dynamiczny informacji pasażerskiej. Realizujemy to krok po kroku, ale to wymaga czasu. Dziękuję. Szanowni Państwo, 30 też nie jeździ na nasz węzeł przesiadkowy, więc ja też nie mogę się przesiąść, jadąc do Krakowa. Mam nadzieję, że ten słynny, bo teraz to już jest słynny system dynamicznej informacji pasażerskiej, ciężko wdrażany obecnie, zadziała, ale ja tak naprawdę myślę, że już 4 lata temu mogliśmy zrobić zmiany w tych autobusach, żeby one zaczęły jeździć. Ja cały czas powtarzam, że one jeżdżą akurat z Marklewic dokładnie w tej samej porze, jak jeździły, jak ja jeździłam do szkoły, a to już trochę lat temu było. I obawiam się, że niestety każda zmiana, która została zrobiona w tych rozkładach jazdy, jest zmianą na gorsze. Takie mam sygnały od mieszkańców Marklewic, mam takie sygnały od mieszkańców Cieszyna, którzy usiłują do Marklewic dojechać, właśnie ograniczając korzystanie ze swoich samochodów, bo kiedyś autobusy do Polifarbu dowoziły pracowników aż z Banotówki. Teraz muszą się 2 razy przesiadać, żeby dojechać. Także oczywiście 21-30, mam nadzieję, że się w końcu doczekamy, że węzeł przesiadkowy będzie faktycznie węzłem przesiadkowym i będzie można się przesiąść z naszych autobusów do autobusów wyjeżdżających z miasta. Co do autora pojęcia czwartej RP, pełna zgoda. Natomiast pana Rafała Matej. Natomiast, proszę Państwa, węzeł przesiadkowy, rzecz oczywista, ja się tutaj nie czuję kompetentny, myślę, że odpowiedzi wyczerpujące padły. Co do Bus Brothers, Hyderabasa, bo jest jeszcze drugi taki przewoźnik, który przynajmniej jeździ z Wisły. No to jest zupełnie skandal, bo wbrew pozorom ja tym jeżdżę do Wisła Katowice, czy nawet jak wracę w Warszawie. Wszelkie przepisy są łamane. Nie,
to jest jak śledzie, czy w beczce, czy w tym, więc to nawet gubią bagaże, bo zapomną zam. Ostatnio jechałem, było, proszę nie podszukiwać jakichś podtekstów imigracyjnych, kierowcą był Ukrainiec, który pojechał nie tym busem, co trzeba, bo okazało się dopiero, że go gdzieś tam ścigają, bo jakaś pani dała inne klucze. W tym było to też. No więc jechaliśmy tak, jak żeśmy jechali, no na pewno było to gorzej niż Jelczami dawniej. Niestety nie wiem, dlaczego inne. Wszystko wymusza ta ekonomia i oni sobie, prawda, tak robią. Nie wiem, czy to jest możliwe. Inni przewoźnicy się tego nie podjęli. W tej kwestii powiat tylko ma, zdaje się, opiniujące jakieś tam zdanie. Rzecz dotyczy połączenia, za które odpowiada marszałek województwa śląskiego i tutaj to potwierdzam w pełni.